targowisko miejskie przy ulicy Kawaleryjskiej będzie modernizowane. Ponad 150 nowych miejsc pracy może powstać. Powierzchnia, o którą powiększy się targowisko, to jest około 1,7 hektara. Przewiduje się wybudowanie dwóch hal po około 2000 m2, czyli to już znacząca powierzchnia. Koszt, no oczywiście szacunkowy, to około 12 milionów złotych. Cieszy mnie to z wielu powodów. Przede wszystkim, że no, będzie to dowód na to, że dotrzymuję swoich obietnic, a takie spotkanie z kupcami miałem no, gdzieś około 3 lat temu, jeżeli sobie dobrze przypominam. Oni oczywiście byli za tym, żeby to targowisko modernizować. Tam były różne koncepcje dyskutowane, ale jeszcze z jednego powodu. Proszę Państwa, no ktoś, może komuś zależy, może jest bardzo zaniepokojony. Takie plotki rozsiewa, że targowisko może by zostać zlikwidowane, co jest nieprawdą. I to jest no, taki dowód stuprocentowy na to, że ja nigdy nie miałem takiego zamiaru i nigdy takiego zamiaru nie będę miał, no ale miał on taki charakter tymczasowy. W tej chwili te nowe inwestycje pokażą, że to miejsce ma być związane na trwale właśnie z tego typu działalnością. Ona jest ważna, ona jest uzupełniająca. Po pierwsze, to są miejsca pracy dla białostoczan, a po drugie, wiele osób po prostu robi tam zakupy z uwagi na to, że uważa, że jest taniej niż w innych punktach, a poza tym często takie targowisko to po prostu koloryt danego miasta, który trzeba po prostu utrzymywać i trzeba kultywować. Punktualnie o 12 na stronie spółki Lech zostaje zamieszczona specyfikacja konkursu na koncepcję zagospodarowania tej części targowiska z budową dwóch hal targowych. Targowisko to jest prawie 9 hektarów powierzchni, około 2000 punktów handlowych. Obecnie na dzień dzisiejszy zawartych mamy około 1850 umów, gdzie prowadzi swoją działalność około 1000 przedsiębiorców. Taki obiekt handlowy w skali Polski i Europy to jest rzeczywiście coś wyjątkowego. Działania, które podejmujemy, mają na celu obudzenie tego miejsca. Mi się tu podoba słowo renesans. Renesans targowiska jest to dobra wiadomość zarówno dla kupców, ponieważ powiększamy teren handlowy, ale przede wszystkim jest to świetna informacja dla mieszkańców Białegostoku, gdzie mogą w przyjemny, szybki, fajny sposób dokonać zakupów. A kupcy mają to do siebie, że szybko reagują na wszelkie zmiany, jakie są na rynku. Miejsce budowy hal targowych to jest ta część od stadionu. Ona już ze względu na charakter swój i budowę parkingów, usytuowania troszeczkę nam się wyludniła. W związku z tym w tym miejscu będziemy budowali dwie hale targowe. Mam nadzieję, że rozpoczęcie budowy nastąpi w 2019 roku, a w 2020 już oddamy obiekt naszym kupcom. Koszt budowy to około 12 milionów złotych, będzie finansowany przez spółkę.